Nauczanie domowe, czwartek, 31 pierwszy tydzień zwykły. Psalm 105, wersety od drugiego do siódmego. Tytuł Rozgłaszajcie Jego cuda. Śpiewajcie i grajcie mu psalmy. Rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyccie się Jego świętym imieniem niech się weseli serce szukających Pana Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze zawsze szukajcie Jego oblicza Pamiętajcie o cudach które On uczynił o Jego znakach o wyrokach ust Jego Potomkowie Abrahama słudzy Jego synowie Jakuba Jego wybrańcy on pan jest naszym bogiem jego wyroki obejmują świat cały w drugim wersecie psalmista nakazuje wzywa rozgłaszajcie wszystkie jego cuda po zaśpiewaniu psalmów po uwielbieniu to jest to drugie wezwanie jest to pewna wskazówka Najpierw powinniśmy być napełnieni łaską, najpierw powinniśmy być napełnieni tą chwałą Bożą, która powoduje, że głosimy wszystkie Jego cuda. Najpierw jest to motywacja, a potem jest to oczyszczona intencja. Jeśli ja jestem pełen łaski Bożej, jeśli jestem pełen chwały Bożej, nie będę głosił siebie, będę głosił Jego. Będę mówił nie o tym, co ja zrobiłem, tylko o tym, co Bóg uczynił. We mnie, przeze mnie, ze mną. I to jest istota głoszenia również zawarta w tym wezwaniu. Pierwszy więc zasadniczy ten startowy moment to jest moja godliwość, moja gotowość, moja chęć głoszenia wypływająca z modlitwy, wypływająca z kontaktu bezpośredniego z Bogiem. Zatem kiedy ten punkt startowy już mamy określony, teraz możemy zająć się właśnie samym głoszeniem. Rozgłaszajcie. Ten pierwszy wyraz mówi o pewnym uroczystym wołaniu, mówi o pewnym publicznym, znanym czy Poznawanym głosie w tym świecie. Moje mówienie o Jezusie musi być jasne, konkretne, wyraźne. Ma to być usłyszane przez kogoś. Nie jest to takie mruczenie sobie pod nosem, nie jest to takie prowadzenie lekkiej, powiedzielibyśmy, takiej nieistotnej rozmowy. To jest coś, co ja rozumiem jako istotny element mojego funkcjonowania, mojego działania, mojego zaangażowania. To jest rozgłaszanie. Inni mają poznać. Mi powinno zależeć na tym, żeby właśnie tak się działo, że to, co mówię, dotyka, przemienia. Dlaczego? Dlatego, że mnie przemienił, dlatego, że mnie dotknęło, dlatego, że dla mnie jest ważne. I na tym polega rozgłaszanie. Następny wyraz mówi o tym, żeby rozgłaszać wszystkie cuda. Ciekawą uwagę daje nam ewangelista Jan w 21 rozdziale swojej Ewangelii, kiedy mówi, że cały świat nie byłby w stanie pomieścić tych ksiąg, które trzeba by napisać o dziełach Jezusa. W zestawieniu z tym psalmem i z tym wezwaniem rozgłaszajcie wszystkie jego cuda, możemy dojść do wniosku, że nie da się wszystkiego opowiedzieć. To znaczy jest tego tak dużo, jest to tak obszerna rzeczywistość, że ja nie jestem w stanie nawet tego wszystkiego powiedzieć, co chcę. I szczerze powiedziawszy, mam takie przekonanie, że wiele rzeczy jest niewypowiedzianych, niedopowiedzianych. Że ja, na przykład jako ksiądz, chciałbym jeszcze więcej powiedzieć na kazaniach, na konferencjach, na rekolekcjach, a nie jestem w stanie tego zrobić. Z różnego powodu, ale nie powiedziałem jeszcze wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Nie wypowiedziałem wszystkiego, co Bóg pokazuje, co Bóg składa w moim sercu. A przecież moje serce i moja percepcja jest tylko bardzo małą cząstką. Są ograniczone. A mam to doświadczenie, że mówię tylko część, nie mówię całości. Jaki jest wniosek? Powinniśmy stwarzać takie okoliczności, żeby móc głosić, żeby to głoszenie było coraz szersze, coraz większe. I wiemy, to nie chodzi tylko o mówienie, to głoszenie jest słowem i życiem. Ale stwarzanie tych okazji, jak mówimy, pewnych inicjatyw, akcji ewangelizacyjnych, Wyjścia do drugiego człowieka jest ważne. Jest to istotne, żeby takie sytuacje tworzyć, planować, bo chcemy to robić, chcemy rozgłaszać wszystko, a mamy mało czasu, dlatego musimy to sprawnie robić, musimy być zorganizowani, musimy być przygotowani, bo my te sytuacje tworzymy. Wniosek? Ja mam kreować ewangelizację. Ja nie mam tylko czekać, no, ktoś coś zrobi, ktoś coś zorganizuje. Ja mam chcieć powiedzieć wszystko o Bogu, wszystkie dzieła. Mała uwaga nie wszystko naraz. I z tym się to wiąże, że ja mógłbym powiedzieć więcej, chciałbym powiedzieć więcej, ale nie powinienem za jednym razem powiedzieć wszystkiego. Nie da się na jednym kazaniu zmieścić wszystkich tematów, i wprost przeciwnie. Jedno nauczanie, jedno kazanie powinno mieć jeden temat. Wtedy jest bardziej zrozumiałe i bardziej do przyjęcia. I dlatego potrzebujemy wielu sytuacji, wielu ewangelizacyjnych wyjść, wielu rozmów ewangelizacyjnych, ponieważ jest dużo do powiedzenia, a nie można tego zrobić za jednym razem, wszystkiego od razu i drugi element obok tych sytuacji, które my tworzymy, to jest okazja. Bóg daje okazję. Bóg stawia koło nas ludzi. Bóg sadza nas przy tym czy innym stole na przyjęciu, na urodzinach, na spotkaniach. Bóg daje nam takie ani inne osoby. I to jest istotne, żebyśmy te okazje też wykorzystywali. I wtedy okazja i sytuacja napędzają się nawzajem. Im więcej ja kreuję sytuacji, tym łatwiej będę wykorzystywał okazję. I im godliwiej będę w tych okazjach mówił, tym owocniejsze będzie to moje głoszenie, które ja przygotowałem. Doświadczenie życia, Boże działanie, natchnienie i gotowość uzupełniają się. To są przenikające się rzeczywistości. Im więcej będzie przygotowania ewangelizacji, tym łatwiej będę wykorzystywał okazję. Im godliwiej będę przy okazji mówił, tym owocniej będę głosił w sytuacjach, które stworzyłem. I to jest coś, co powinno tworzyć styl naszego życia. Rozgłaszajcie wszystkie jego cuda, każde Boże działanie. Niech w tym myśleniu, niech w tym tworzeniu, niech w tym działaniu ewangelizacyjnym. Sytuacji i okazji błogosławi Tobie Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.